przyjademy. Żółto-niebieski Śląsk, tym szkodać chcę. Tu nasz rodzinny... Dziewiąty raz zorganizowaliśmy gala przyznanie statuetki Kamrat Śląskiej Godki. To jest kontynuacja akcji Godomy po Śląsku, która właśnie rozpoczęła się 9 lat temu. Jest bardzo dużo ludzi, którzy zasługują na to wyróżnienie, którzy starają się kultywować i propagować Śląsko-Godka. Chodzi nam o to, żeby pokazać, że ta Śląsko-Godka jest do użycia w życiu codziennym, że to nie jest ino Godka do śpiewania i wicowania, ale jest to normalny język, który możemy się posługiwać. Ujek szlojdrem szczylał do ptoków, w laubie wino miał swojski roboty, wieprzki targał do kibla ze krzoków i do śmiechu osprawiał głupoty. Ujek Antoń przydeptał pod wieczór i szczęść Boże wołał z daleka. Kopalnioki do dzieci miał w necu i na ziób sztrykowano miał teka. Familia siedziała na ławkach, dzieci grały we szukanego, a kobiety piły ratafia. Chłopy mieli coś łoszczyjszego. Takie wydarzenia tworzą masę krytyczną i stworzyły ją także w spisie powszechnym, gdzie ponad 500 000 obywateli powiedziało, jesteśmy Ślązakami, Ślązaczkami, mówimy w języku śląskim. Ta promocja języka śląskiego, Godki, jest na każdym poziomie. Regionalnym, krajowym, lokalnym, w domach. Bez tego po prostu Godka umrze. My dla przykładu w Urzędzie Miasta również możemy posługiwać się Godką Śląską. Mamy również komunikaty w windzie naszej, także można się po śląsku na swój urzędzie porozumieć. Jest są napisy Godomy po śląsku, w związku z tym każdy, kto zna śląski, może również tego języka u nas używać. Chodzi o to, żeby wyróżnić ludzi, instytucje, firmy, które w różny sposób promują Godka Śląską, ale nie ino Godka, ale ogólnie kultura, ogólnie Górny Śląsk, można powiedzieć. Żarcie o jednym, podziąwaj szwarno, krową ją jak gubi, to na moja marno, a ona z biznesem duszki rozleci. Jednego uciepnie, zaś drugie uchydzi. Tak mi się coś staje, wielki wieczór, wcisnęła mi bajer, możesz tego dojść. Po prostu tak jak mają Kaszubi swój język, tak my mamy śląski, dlatego też liczymy na to, że w końcu wpiszą go jako język regionalny i w ślad za tym pójdą konkretne środki finansowe na jego promowanie, naukę w szkołach, tudzież wszędzie tam, gdzie można ten język promować. Na pewno bardzo ważne byłoby, gdyby nam przyznali językowi śląskiemu statut języka regionalnego, bo wtedy można by było uczyć tego języka w szkołach, tak jak jest z językiem kaszubskim. Będziemy gadać, język śląski będzie uznany językiem regionalnym już w najbliższym czasie, po wyborach parlamentarnych. Wszystkie partie opozycyjne mówią, tak, język śląski będzie w końcu przez państwo polskie uznany. Stoi dom z czerwonej cegły, dym z komina leci, a na placu piaskownica, w niej się bawią dzieci, żeby im się nic nie stało. Gercianie kapcy, zawsze jak sztrykuje cwiter, przed sienią na ławce. Przyjdź na ławka pod familią, wszyscy już tam siedzą.